Witajcie moi kochani. Zastaliśmy dzisiaj kolejnego newsa, nefsa, jak kto woli, a w nim dowiedzieliśmy się o tym, że mamy nowego questa na 151 level. Nie dość, że wczoraj został dodany event wiosenny, to już dzisiaj mamy kolejny news i kolejny nowy quest. Ja postanowiłem go opisać z racji tego, że mogę to uczynić, bo już mam 150 level osiągnięty i chciałbym pokazać całą solucję questa dla osób, specjalnie dla osób, które nie mają tego levela, bądź dla osób, które będą chciały zrobić tego questa. Najpierw udamy się na kordy 7210, jeżeli dobrze pamiętam. Tam powinien być ktoś, kto nam da tego questa. O, to gdzieś tutaj na górze. Gdzie to jest? Ja tu nic nie mam. A jest, jest. Jest ktoś, ktoś zwie się Strzeżymirem. Widzisz smutnego mężczyznę, wzrok wbija się w chłodnie ręce, co robisz? Kopiesz go w życiu. Nie, nie kopiemy go. O czym ty mówisz? Ty mówisz... No kto? Przecież to nie moja wina, nie moja, wszystko co na mnie rzucić. A ja jestem niewinny, mam dość tego wszystkiego, tylko wiara mnie trzyma jeszcze na tym padole łez. Strzeżymirze, spokojnie, powiedz mi wszystko od początku. No i tutaj, z racji tego, że robię ten quest po raz pierwszy i nie miałem do czynienia wcześniej z żadną solucją, nic jeszcze nie przeczytałem, także będziemy sobie czytać, żebyśmy mogli wiedzieć w ogóle o co chodzi. Zjawa, to wszystko jej wina. Piękna, złotogłosa niebiasa. Przecież ja też straciłem wszystko. Wszystkie oszczędności, które miałem ulokowane w klejnotach i całe złoto. Straciłem tak samo jak inni. A to mnie obwiniają za tą stratę. Bo to ja ich namówiłem. Spokojnie. Zaczynam się płakać. Mój przyjaciel Alvar Vonikur, powie ci więcej. No to teraz tak. Z pewnego questa na 50 level wiem, że ten cały Vonikur ma swoją rezydencję tutaj. Tylko nie pamiętam gdzie było to. On ma chyba swój pokój jakiś. Żebym mógł go znaleźć. Kurde, to będziemy musieli trochę pochodzić, bo to dosyć duży domek jest. Ale tak reasumując, i chodzi o jakąś zjawę. Coś tam się podziało, coś tam, nie wiem, czy coś kradli, czy co, czy jaki inny kij. Witaj, jestem kwajter, się mam o tym, co dręczy Strzeżymira. Czyżby ten naciągacz przesłał cię, abyś stawił się za nim? Ja z nim miałem na szczerze zamianę, sam nieustannie powiedzieliśmy o tym, co się stało. To właśnie ciebie skazał jako odpowiedniego człowieka, który wtajemniczy mnie w tą całą drakę ze zjawą. Wstyd mi za nas wszystkich, daliśmy się okraść jak banda dzieciaków, ale jak to mówią, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Sam nie wiem, może to i lepiej. Ze Strzeżem i poprosił cię o pomoc. Może świeże spojrzenie na sprawę jest dobrym pomysłem, bo my sami możemy tylko cierpieć i klepać biedę. Klepać biedę. Dobre słowa. Strzeżymir mówił, że straciliście w pewności życia. A, czyli coś chyba im ukradli. Tak, o zjawie wszyscy słyszeliśmy i sam zacząłem ją wiesz, a jak to mógł... No, musiał tym maczać kopy... Patrz, jakaś wiedźma. Wiedźma? Wiedźma, 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 wiedźma. Udaj się do wiedźmy, bo z całą pewnością któraś z nich maczała w tym palce. I pierwsze skojarzenie, która może być wiedźma? Wiedźma Edna. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to wiedźma znajdująca się w podgrodziu Nidhal, czyli jest to wiedźma, która jest najbliżej. I to do niej najpierw udam się, z nadzieją, że to właśnie u niej będę miał jakiś dialog związany z questem. I póki co wiemy tyle, że oni wszyscy stracili swoje może jakieś dorobki, życia, pieniądze, klejnoty i tak dalej, bo przyszła jakaś zjawa. I teraz chyba będziemy szukać tej zjawy, bądź osoby, która tą zjawę przysłała, albo stworzyła cokolwiek, cokolwiek. I stąd pierwsze nasze pomysł, pierwszy nasz pomysł, że to może być jakaś wiedźma. I zobaczmy, jak nam Edna powie. Witaj, wiedźmo. Mieszkańców miasta. Chwila, mam już śmiał wchodzą sprawy miastowych. Ja żyję... Zamieszania tracę momentu. Dobra. Wiedźma z taką właśnie. Jestem zajmuję się sprawdzeniem myszy, chorób. Mówię, że jeżeli swoją drogą nie dzieje, dostało się wszak jednego z panieczką. Cokolwiek, Edno, za odpowiednią opłatą mogę spróbować ci pomóc. Nie będzie to jednak proste. Zadanie czeka cię trudna. Nagroda nie jest pewna. Mam jednak pewien pomysł. No więc tam cóż, spojrzenie przez lewe kolano. Nie mam wszystkich składników. Zapisz sobie, co masz przynieść, bo nie będę tego powtarzać.
Z racji tego, że nie mam solucji, to muszę jakąś kartkę skądś załatwić. Mam kartkę. Co to jest za kartka? A tutaj wczoraj były questy na event wiosenny, więc jak mam coś zapisywać, to jestem gotowy. No to tak, ośmiornica. O kurczę, będzie grubo. Ośmiornica. Żabie oczy. Normalnie będzie ciekawa zupka. Gałka, muszka tałowa. O, ja brzydko piszę. Kurde. Mama miała rację. Niezapominajka. I te poprawy smaku. Nalewka różana. Nalewka różana. Dobra. Wszystko zanotowałam. Wrócę jak szybko się da. No. I musimy zdołać. No nie wierzę. Ja tu piszę, a tu wszystko jest pięknie, ładnie. Dobra, spoko. Fog forever. Wiedźmo jedna, wiedźmo. Dobra, to musimy załatwiać te rzeczy. No, od czego by tutaj zacząć? No ja oczywiście uwielbiam przeglądać aukcje, więc pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, będzie pójście na aukcję. A może ktoś przypadkiem wystawił rzeczy, które mi się przydadzą. Mogą być nawet duże ceny, chociaż jak widzicie... Ale gorąco, jak zarąbiście. Ale jak widzicie, straciłem 350 milionów na rzecz kolegi. Czyli w sumie już pół, nie może nie pół miliona, tylko pół miliarda. No pół miliarda ponad już moje jest w nie moich rękach, ale jest git. Dobra, szukamy. O, przynajmniej teraz nie muszę patrzeć na questy, bo już mam wszystko napisane. Ośmiornica. No niestety, nie zaszalejemy. Żabie oczy. Żabie, żabie oczy. Żabie łódka. Ale żabich oczów nie ma. Gałka. Przez ły. Gałka. Dobra, spoko. Niezapominajka. Niezapominajka 30k. Dobra. Chociaż jeden itemek sobie mogę skreślić. Nalewka różana. No niestety nie mamy nalewki. Dobra, czyli musimy załatwić te itemki inną drogą. Także ja teraz szybko zobaczę, co gdzie można zdobyć. A więc tak, dwie rzeczy, czyli ośmiornicę i chyba gałkę muszkatałową dostaniemy... Czekajcie, czekajcie, bo ja coś ominąłem chyba. Ośmiornica, żabie oczy, nalewka różana. Czekajcie, wait. Dobra, wszystko już mam. Gałka muszkatałowa... I ośmiornica dostaniemy w porcie Tuzmer. Czyli teraz lecimy sobie szybko do Tuzmer. Dobra. I teraz lecimy do pierwszej osoby, u której dostaniemy gałkę muszkatałową. Jeżeli dobrze przeczytałem. Nie, tutaj dobra, przepraszam. Sorry, memory. Tutaj dostaniemy ośmiornicę. Kupujemy ośmiornicę, skreślamy z listy, a teraz idziemy po gałkę muszkatałową. Na kordy 57, 29. Czekajcie, bo to jest dużo. 59, to w tą stronę. O, to dobrze, idziemy. 52, 3, 4, 5, 9. O, to może uderka. Pokaż, co masz. O kurczę, dużo tego masz. Kary, pieprz, zielona papryka, pieprz, gałka, jest gałka. Dobra. Mamy gałkę, została nam jeszcze nalewka. I zaraz zobaczymy, gdzie można załatwić nalewkę. I żabie oczy, no to z żaby. Czy jakąś żabulę. Nie idę na żadną atalię z tobą, człowieku, naucz się pisać. Ale mnie już irytujesz. Codziennie widzę, jak pisze do mnie chodź, chodź, chodź. Dobra, z kim ja się zadaję. Nalewkę różaną słyszałem, że dostaniemy w wiosce pszczelarzy. Zrób zaraz jeszcze się upewnię. Tak, właśnie musimy lecieć do wioski pszczelarzy. Czyli chyba każdy z was wie, gdzie jest wioska pszczelarzy. Itchan, ścięcie komputera. Nie, dobrze, już myślałem, że mi się znowu ekran ściął. Biedny stary komputer już nie wytrzymuje przeciążenia. Jak jest włączona Camtasia Amargonem i jakieś jeszcze parę gier, to już po prostu nie wytrzymuje.
Nie. Questa nagrywam. A niech ma, powiem do niego ziomu. Niech ma coś życia. Jak on może chodzić, to ja mogę ziom przez on. I w lewo. Tutaj jest uroczysko. Tutaj jest cała historia Margonem w tych chyba trzech mapkach, które kurczę zawsze najczęściej się odwiedzało. Pamiętam jakieś bieganiny, ekspienie, wbijanie, bicie się o jednego wilka. Takie pierdoły, a potem nagle zastój, przez tyle leveli tutaj nie byłem. No to chyba, kurwa, napisałem, że nie, no człowieczku. Co za dziwni ludzie. No i sprzed niego zgubiłem myśl. Aha, ciągle mi znika mój Emargo addon, kurczę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Już ktoś mnie pytał, co to jest. To jest rzecz do dodawania itemków do Emargo, z racji tego, że jestem tam moderatorem, czy tam pomocnikiem, kimkolwiek. Głównie miała być od questów, ale przy okazji dostałem wszystkie inne możliwe udogodnienia, że tak powiem, można to tak nazwać, bądź funkcje. O, funkcje bardziej pasuje, wszystkie inne funkcje. I jedną z tych funkcji właśnie jest taki addon, że mogę dodawać przedmioty. I głównie dzisiaj na przykład udało mi się dodać wszystkie przedmioty, które dostałem z questów, z czego? Z eventu wiosennego. W większości nawet nie było, więc udało mi się dodać. Dobra, teraz jesteśmy już w wiosce pszczelarzy. 43, 26. To nie jest takie łatwe. 4, 20. No, chyba będziemy musieli wbić się w tą wioskę. Tak mi się wydaje. Jakiś mapnik może mały. O, bardzo dobrze. A ja się napiję mojej herbatki. Kurczę, zaraz sam wypiję. O, będzie lag. Wiedziałem, że się zwiesi. Dobra, już pójdę na piechotę. Jakie to tam były kordy? 40 coś tam. A ja zaraz znajdę tą kobitkę, bo to chyba kobitka mi sprzeda. Jest Noemi, która sobie chyba różyczki zbiera. Też pytanie. Oczywiście sławny Sai Miód. Może tutaj coś. Zobaczę, co masz do zaoferowania. I mamy nalewkę różaną. I tutaj jeszcze konfiturki jakieś. I w ogóle polną różyczkę to może komuś kiedyś dam. Dobra, i mamy wszystkie itemki. I teraz ze wszystkimi itemkami lecimy do naszej wiedźmy. Kurde, tak deszcz leci, na czym się wydaje. Już nie wiem, co to mogłoby być. Idziemy do naszej Edny i ona będzie tworzyć swoje miksturki i tak dalej, i tak dalej. My zapewne będziemy musieli wtedy czekać. No i ale ja chętnie to uczynię. Byleby mógł potem dalej tego questa kończyć, bo... No bo jest to nowy quest, to zawsze jakoś tak inaczej. O, grzmi. Kurczę. Czyżby burzyczka miała być? Mi się to nie podoba. To czekajcie, skuter schowałem. Dobra, skuter schowałem tu. Tyle by mi internetu nie zabrali. No mam wszystkie składniki. Nie, kurczę, Bela, zapomniałem, ziomki. Czemu mi nie przypomnieliście? Normalnie tak oglądacie, ale żeby mi pomóc, to nikt nie pomoże. Żeby przypomnieć, że trzeba jeszcze żabę zabić. Ale chyba mam szczęście dzisiaj, bo widzę jakieś żaburki. I nie mów się, że miałem włączonego X-a. No nie. Może coś. O, są żabie oczka. Pięknie. No to teraz już mam wszystko. Jaka bystra ta sama chciała, trop wyzywa, to wyzwa i magadankę zabijacie. Dobra, spoko. Nie znam się. Wiedźmo Edno, zrób mi miksturę. Świetnie, teraz wróć wieczorem. Wróć wieczorem. Wróć wieczorem. To jest dosyć pojęcie względne, bo u mnie jest godzina 18:05. To w sumie u mojej mamy to już jest wieczór. Czy już mógłbym wrócić? Nie, dobra, jeszcze nic. Dobra, przepraszam. Nie no. Według solucji, którą czytałem przed chwilką, facet, no, gracz napisał, że czekał równo 10 minut, więc też tyle poczekamy. A więc jestem z powrotem.
Dostałem naszą miksturkę, straciłem 20 tysiaczków, jeżeli się nie mylę, bądź 200. I dostałem spojrzenie w przeszłość konsumpcyjne, jakieś lusterko. I oczywiście musiałem użyć. Jesteśmy w przeszłości. Już mi się podoba. Użyj lustra. No i użyłem. Znaleźć ucztujących ludzi. Nikt nie zwraca na ciebie uwagi, jakbyś był przezroczysty. I co ja mam teraz począć? Co ja mogę się dowiedzieć ciekawego? Kto tutaj jest? Tersylia, Tadegro. O, jest nasz Strzemir. On jest nawet Alvar. Patrzy na ciebie. A ja chcę z nim porozmawiać. A może ty? Co robisz? Czy wino, że zgadza się miło? Nie wiem, może to. Chciałbym z panem, ponieważ twoja gościna się zna na co jesteś znany. Nie mówisz. Prosty nie człowiek. Nie wierzę w czary, magię czy wróżenie z ręki. Jestem przerocze, ale chociaż ten sam mogę są powinien. Dlatego to pan przyjechał po radę. Księgą i twą razem wiedźmę, która spędzi zły urok. Niech pan opowie o tym śnie. Piękna niewiasta, włosy koloru pszenicy, fiołkowe oczy, a na palcach pierścienie. Ze szczegółami mogę wszystko powiedzieć, aż dech zapiera jej uroda. Stoi zanurzona do kolan w jeziora Toni i tak patrzy na mnie smutnym wzrokiem. Wiele. Nie w tym problem, otóż sen się zmienia na noc, co noc. Więcej szczegółów widzę i zapamiętuję, otóż wręcz słyszę... Ta słodka znajoma przemówiła do mnie w tym śnie. Woda w jeziorze jest mokra. Zupełnie się tam snem. Opowieść sporywająca. Senna wizja. Jesteśmy na wizji sennej. Wysłuchaj opowieści tajemniczej panny z nad jeziora. Deduśka, Usomir. Czy to na pewno sen? Deduśka. No to ja wam przeczytam historyjkę. Drogi nieznajomy, jakże się cieszę, że udało nam się nawiązać nić porozumienia. Mało czasu mam na opowiedzenie ci wszystkiego. Nie mogę zaznać spokoju. Dniami, nocami zapamiętuję wszystko, co się wydarzyło. Sama nie wiem, od czego zacząć. Byłam szczerze zakochana, wbrew woli ojca, despoty, który miał na oku odpowiedniego narzeczonego. Znalazł jakiegoś lokalnego bogacza, który zbił majątek na transporcie herbaty. Cóż mogę poradzić na to, że serce biło na widok gorzej urodzonego chłopca? Niewiele, prawda? To właśnie on mnie namówił na ucieczkę z domu. Oświadczył mi się. Mieliśmy się pobrać w wielkie tajemnice, a później wrócić i postawić ojca przed faktem dokonanym. Tylko, że mój kochany był bez grosza przy duszy i namówił mnie. Namówił mnie do tego, abym wzięła od ojca to, co mi się należy, żeby go okradła. Zrobiłam to z wielkiej miłości, ale też wiedziałam, że będziemy potrzebować złota do wygodnego życia, a ślub też kosztuje. Jeszcze księdzu trzeba zapłacić i suknia, rozumiesz mnie, prawda? Zrobiłam więc, jak chciał mój luby. Wymknęłam się z domu w nocy. On na mnie czekał. Najciekawsza część podróży była męcząca. No i ta zbruka moją niewinność, mą godność zhańbił. Otóż tak uprała mu skarpetki. Ranek okazał się najgorszy. Zniknął. Zostawił mi liścik na poduszce. Napisał w nim, że byłam dla niego tylko środkiem do celu. Do zdobycia złota i klejnotów ze skarbca mego ojca. Nigdy mnie nie kochał. Nie mogłam w tej sytuacji wrócić do ojca. Wybrałam śmierć. Długo błąkałam się po leśnych traktach, aż trafiłam tutaj. Tutaj posta Halumeno posta. Posłuchaj dalszej rozmowy. Teraz może tutaj. Znów do mnie przemówiła. Nie wiem, co mam o tym sądzić. Powiedz mi, proszę. Jeśli niewiasta zginęła? Nie, nic nie słyszałem. Nie. Nic się nie działo. Rzeszka to nie był sen, co pan powiesz? Tak, duch, drogi, szczerze. Właśnie dzisiejszej nocy się o tym przekonałem. Biedactwo nie może zaznać spokoju. Długo szukała dobrego człowieka, z którym mogłaby nawiązać kontakt. Padło na mnie. Pana o pomoc. Ale powiedz, w czym rzecz? Pozna pani historię, ale nie zna pan dalszej części. Domyśla się pan zapewne, że dziewczyna zginęła tragicznie. Kochanego czuła ogromną boleść w sercu i targnęła się na swe życie. Porzucona w przydrożnym zajeździe z sercem przepełnionym żalem, a głowie ogarnęła rozpacz. Zaczęła wędrówkę jak ślepiec. Z drogi zeszła w las, błąkała się, aż stanęła na brzegu jeziora.
Utopiła się. Tak. Jaki zmyślny z pana człowiek. Wielkie tragedii. Dusza niewiasty może... Jaki to sposób? Znaleźć jej szczątki i pochować je w odpowiednim cmentarzu. Może być kłopot, ze swoją się na miejscu, gdzie utonęła. Staw, w którym zatonęła, mieści się na wschodzie, przy dolinie. Znajdziemy ją. Hej ho, hej ho. Poczekaj, aż wyprawa zostanie zorganizowana. No teraz znowu musimy odczekać jakieś 5 minut i będziemy rozmawiać z jednym z tych panów. A tutaj, tak nawiązując do tego wszystkiego, tak w skrócie. Oni sobie opowiadali i tak dalej, i tak dalej. I ten Usomie zaczął opowiadać właśnie o tej dziewczynie, co mu się śni. I wtedy my się przenieśliśmy do tego momentu, tak jakby, do tego jego snu, czyli tak jak w filmach, gdzie to jest, w CSI, Kryminalne Zagadki Miami, czy tam Nowego Jorku, to właśnie tam jest moment, kiedy jest jakieś zabójstwo, my to wszystko widzimy taką kamerą jakby właśnie tych osób, które tam uczestniczą. I tutaj było właśnie tak samo, więc taki ciekawe rozwiązanie. Ale teraz musimy poczekać. I po 5 minutach ruszamy w drogę. Jesteśmy znowu nad jeziorem. Rozejrzę się, może znajdziesz w tym błocie coś ciekawego. Co ja mogę mieć ciekawego w błocie? Bagno. Jest jakaś waleria. Zabijmy sobie żabkę. Uwaga, zaraz walnie piorun. Mówiłem, że walnie. Jest Łysomir, jest Szerzymir, a my idziemy do bagna. Chyba coś tam jest. Ale co tam jest? Coś jeszcze tutaj jest? Nie no, coś musi być w tym bagnie. O, otrzymaliśmy nowy przedmiot. Ludzki szkielet. O jejku. Czy to kości tajemniczej dziewczyny? Jak mamy to sprawdzić? Idziemy do Strzeżymira. Jej, to niemożliwe. Wiem. Ola Boga. Ola Boga, wracamy, dobra. Ale się działo. Kości niewiasty pochowane w ziemi, ale znów dzieje się coś, czego nie możesz przegapić. Co to jest? Z kim możemy teraz jeszcze porozmawiać? Może być Łysymir. Jestem taki szczęśliwy. Przede mną mądry z pana człowiek. Że mogę pomóc. Zgadł pan. Mądry z pana człowiek. Naprawdę otóż zasnąłem niczym niewinne dziecię, gdy tylko kło. I naraz ją przed oczami miarę. Uśmiechała się słodko, była spokojna i zadowolona. To nie było łatwo znaleźć. A jeszcze sprawa pochówku. Jakbyś pan śnił ze mną ten sen. Duszka jest bardzo wdzięczna, że wszystko poszło tak, jak sobie tego życzyła. Otóż poprosiła mnie o wybudowanie kapliczki przy jeziorze, gdzieśmy ją znaleźli. Czy ona całkiem zapomniała o jakim reguły rządzą w tym podole? Zrobiliśmy, co mówiliśmy. Jaki nakład czasu i pracy. Ona chce pomóc, skorzystać z mocy. Mocy jako mocy. Udało się skontaktować. Oła, duszy. Chce nas wesprzeć finansowo. Nie powiem, gdzie jest gra. Ona może podwoić nasze oszczędności, wystarczy jednak taką moc mojej wdzięczności. Wskazanym przez nią miejscu. Nie chce się zrobić za dużo. Dobra, dobra. I my co znowu robimy? Posłuchaj, co myśli reszta gości. No to idziemy do najbliższego gościa, jakim jest Alvar, z którym już dzisiaj rozmawialiśmy. Karst nas chce podwoić, tak dobrze się składa. Złota również gotów jestem. Wszyscy są gotowi podjąć ryzyko. Więc idziemy. O kurde. Jaskinia jest pełna złota, no. Co wy nie powiecie? Dobra, to porozmawiajmy z... A może coś zabierzemy? O. No, 14K. Zwykłe szkiełka.
47K. Jakby to tak działało cały czas, to mógłbym poszaleć. O, teraz daj. O, teraz worek złota. Ale fajnie. Dobrze poukładane. Nie mogę się doczekać poranka. Zabezpieczyć. Przekonamy się rano. I lecimy. Jesteśmy przed jaskinią. Jest dobrze zamknięta. Miło spędzają czas na pilnowaniu. No to dobra, idziemy do naszego fonikura. Pewne sumy albo postać anonimowi. Żeby szukać spokoju poranka. I co dalej? Czas sprawdzić, czy moc niewieszczej duszy wysyp. Właśnie do czego? Czyżby mielibyśmy się tam jakoś przedostać? Czy nie? Nie, chyba nie. A musimy poczekać znowu 5-10 minut i porozmawiać z nim znowu. Wtedy już powinien być świt, będziemy mogli wejść do naszej jaskini. No i poczekajmy tych paru minutek. Idziemy wszyscy do jaskini. I co tu to będzie? O, nie ma nic. Jaki pech. Co to ma być? Gdzie nasze złoto? Gdzie? Co, żeby co? Jajco, co to się dzieje? Co to się dzieje? Ja cię sunę. Ale awantura. Gdzie jest Alvar? Niech wybiega. Już jeden uciekł. Jest i nasz Alvar. Dalej, gdzie nasze złoto? Co takiego? Ślady? Plamy smoły i siarki. Zakrzyki. Sprawdźmy to. Gdzie my jesteśmy? Przed domem Strzeżmira. Co tu się stało? Plamy smoły. Wszędzie są plamy. Kto tu jest? Kto tu jest? Gdzie tu? Kto? Trup Łysomira. O, ja cię sunę. A tutaj z nim się nie da porozmawiać. Jest jeszcze Artomir. Nie trzyma napięcia, odebrał sobie życie. Te same ślady, które jest i smoła, i siarka. Zamordowany. O kurde, ale się dzieje. Jestem tego pewien. Dalej. O. Czekajcie. Zróbmy małe F5. Dalej. Kusić. Wszyscy zostaliśmy bani, brzydko mówiąc. Może potrzebujesz jeszcze jednego spojrzenia w przeszłość. Co możemy począć? Strzeżymir? Dobra, nic. Musimy udać się przecież znowu do wiedźmy chyba, żebyśmy mogli znowu spojrzeć w lustro i znowu się cofnąć w czasie. No chyba tak. Miejmy nadzieję, że Edna nam pomoże, tym razem już bez biegania. Bo już powinna mieć składniki na jakieś tam fajne rzeczy. Chociaż ja myślałem, że będzie mikstura, a ona daje mi lustro. To ciekawa ta wiedźma. Mam nadzieję, że nam pomoże. Co wiedźmo nam ciekawego powiesz? Edno, przestał działać na nieodpowiednim momencie. O, ktoś tu jest. Jest 210. Edno, może dałby radę powtórzyć. Wszystko opowiadamy. Nie tak szybko. Szczególnego? Znajdzie tam ślady smoły i siarki. A nie ma powodu. Nie, jeszcze nie. Ja się teraz skupię na tym, co jest teraz. Jaś innego, jeszcze o tym nie wiesz. Z paniczykami dowiedz się jak najwięcej, wtedy rozwiążesz zagadkę. Dobra. Kto nam może pomóc? Nie dowiedziałem się, może się nie dowiedziałem, bo jeszcze nie czytałem. Ale naszym ulubionym NPC-kiem w tym questie, prócz naszego Strzeżymira, jest Alvar Fonikur. I do niego teraz pójdziemy, bo to on ten cały biznes chciał załatwić. Tak on tam chyba wszystkich namawiał i tak dalej na ten łatwy zarobek. I on powinien znać osoby, które osoby, które straciły na tym, wtedy może kogoś odnajdziemy i tak dalej. Tak to powinno wyglądać, jak na jakimś śledztwie. Znowu źle poszedłem.
Może Biblia. A gdzie? Czekajcie. Już nie pamiętam, gdzie ja byłem. W bibliotece on chyba był. Jest, bardzo dobrze. Edna, bardzo mi pomogła. Profesor, że dałem kilka wskazówek. To szczerze. Dobra. I poprosiliśmy o listę. I musimy poczekać, aż nam ją przyniesie. I czekamy znowu jakieś 5-10 minut. I po paru minutkach mamy już. No, a i nie ten dialog, przepraszam bardzo. Tutaj mamy już listę. Kartka z notesu. Przedmiot jest przedmiotem questowym. Trzy worki kamieni szlachetnych. Dwie skrzynie złota. Skrzynie złota, co to ma znaczyć? No ja wiem tylko tyle, że idziemy do gildii kupców, bo tutaj się ludzie kasiurą, dzielą, kasiurę wydają i tak dalej. I są kasiści, więc może tutaj znajdziemy jakieś ślady. Jeżeli im się zachce nasza cudowna mapka załadować. Bo widzę, że jakoś jej chyba nie za bardzo się chce. Nie, dobra, tutaj nie ma tego, kogo ja szukam. A szukam prawdopodobnie Hektora. Mam nadzieję, że będzie tutaj. Jest Hektor, dobra. No ha, to nawet pasuje, że będzie Hektor. Witaj. Mam cię kilka pytań. Jaki jest jaskini? Odejdź. No dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Daj trochę czasu kupcu, może przemyśli to i owo. Czyli musimy poczekać chwilę. I po czekaniu minutki, całej minutki, pytamy się, czy przemyślał swoje słowa. On wtedy nam się chce wygadać. Byłem strasznym kłócem, straciłem trzy pełne borki klejnotów. To kara. To zwykła krajaż. Pamiętasz uczestników imprezy? Tak. Starszy mężczyzna. Znaczy, majątek. Wielka szkoda. Dobra. No i dowiedzieliśmy się coś od pierwszej osoby. Ważna kobieta w N, czyli w Nithal. Ważna kobieta, ważna kobieta. Co wam mówi ważna kobieta? Jakbyście mogli mi odpowiedzieć, no to byście na pewno odpowiedzieli, że chodzi o kogoś, kto znajduje się gdzie? W ratuszu. Bo ważne osoby, może tak, żeby jakoś nie obrażać nikogo, bo wszyscy są ważni, ale akurat tutaj chodzi o ważną osobę, urzędnika dokładniej, którą będzie wiceburmistrz. Chciałbym się. Masz na myśli zmianę w systemie naliczania reputacji? Kradzież. Jestem. Postaram się współpracować. Jestem gotowa. Był łysomir. Później zginął jego śmierć. Na przykład pasje nieczyste moce. To ja pamiętam, że nie udałem się do kolejnej osoby. Był ktoś taki. Coś sobie przypominam. Był to starszy mężczyzna, cichy, nie udzielał się z całą pewnością nie stracił na tej aferze ani grosza. Skąd ta pewność? Był dość sceptycznie nastawiony do pomysłu. Po pierwsze krzyczał, że to diabelskie sztuczki. Nie staram się. Rozumiem. No dobra. Porozmawiaj. To ważny mężczyzna z okolic Nithal, tym razem z okolic. Tak, więc z okolic. Uwaga, dostałem jakąś cudowną. Ciekawy ten mój telefon. A nie, dobra, coś przyszło. Już myślałem, że się zawiesił. Osoba z okolicy Nithal, czyli teoretycznie mapki, które są wokoło, naokoło i tak dalej. Taką mapką będzie Winnica Meflakasti. Dokładna taka nazwa. A tam będzie ktoś ważny, na jaką literę teraz była? To ważny mężczyzna z okolicy. Aha, dobra, nie ma podanej litery. Ale kto to może być? Na pewno gdzieś tutaj, gdzieś w tej winnicy, z tego co czytałem przed chwilą. Kordy, tak na oko pamiętam, to było coś 35-48. I jakiś facet na B. O, to był ten. No, to na pewno był ten. Zadać kilka pytań. Jestem poszukiwany? Nie, dobra. Nie dość, że się nas spotkało, dobra.
Nie masz powód, powiedz o co chodzi, miejmy to za sobą. Tak. Dziwny gość, co nie patrzył tylko i mam rotał pod nosem o diabłach. Zwróciłem na tą całą Łysomira, nad ciałem Łysomira. Wtedy dopiero miał pole do popisu. Może jakoś na K? Dlaczego na K? Ja jestem Kamil i ja nikogo nie zabiłem. Przepraszam bardzo. Ale głowy nie dam. Dość normalnie, siwa głowa, broda, czerwony pasz był dość elegancki. Dziadkowi. Dobra, i co teraz? Może warto wrócić do początku. Czy Strzeżomir pamięta jakieś szczegóły? No to wracamy do naszego Strzeżo czy Strzeżymira? Strzeżymira. Nie muszę się nauczyć, pierwszy raz tą nazwę w ogóle wymawiam. Strzeżymir. Strzeżymir, a nie Strzeżomir. Jak widzicie tutaj, chcą mnie załamać, ale ja się nie boję. Tyle lat czytam to i teraz mogę poczytać trudne, trudne słówka. Idziemy do naszego Strzeżymira. Nie wiem, czy on tutaj był zawsze, czy dopiero został dodany przy queście, bo w sumie nie jestem tego w ogóle pewny. Bo mi się wydawało, że go tam nie było wcześniej, więc może jest nowy NPC-ek, ale musimy z nim porozmawiać. Da mi się... Potrzebuję kolejnych. Może... Dowiedziałeś się czegoś od was, czy kto to zrobił? Ja, mów prędko. On jest znajomym starszym mężczyźnie. Powiem szczerze, że całym mężczyźnie poczułem, że coś się stało, nie wiem. U starszym mężczyzna z cichymi włosami, taką samą brodą, ubrany w czerwień. Tego nieszczęsnego młodzieńca, który zginął. Jestem człowiekiem starej daty i gdy obaj przybyli do mnie, to gościłem ich, jak nakazuje obyczaj. Częstowałem chlebem, winem i wieczorem jechałem na rozmowach. Wysoki miał ogromny problem i od tego czasu wszystko zaczęło. Nie był zbyt rozmowny, ale przyznam, że... wydaje mi się, że chciał udać... Zajmie się, chciał... Sławny Murwitan. Może ktoś inny... Dobra. I teraz co? Musisz znaleźć tajemniczego staruszka, który porusza się w północy. Szukaj okolice Idhan. No to chyba będziemy musieli udać się w te okolice. I coś poszukać, tylko jeszcze dokładnego tropu żadnego nie mam, więc będzie naprawdę ciekawie. No to więc udajemy się do uroczyska, ale ja wolę udać się moim cudownym skrótem. Jestem hakerem, właśnie pokazałem wam moje magiczne sztuczki, nic nie widzieliście. Idziemy do uroczyska, czyli mapka niedaleko Idhan. To w ogóle szacun dla człowieka, który stworzył tą póki co dosyć prostą solucję, ale... No ale naprawdę, kurczę, udało mu się wszystko odnaleźć, bo ja już korzystam z jego solucji, tak? Nie robię nic sam. Ja bym w okolicy Idhan to najpierw bym szukał całe zniszczone. Jakieś inne mapki, Dolina Is i tak dalej, ale nie tutaj. Także musiał się naprawdę chyba naszukać, bo w sumie żadnych podpowiedzi nie ma. Jedynie, że jakiś staruszek. No a co mi z tego, że staruszek? Ale dobra, wróćmy do naszego questa. Więc teraz już poszukujemy tego całego zbrodniarza. Jest nim jakiś właśnie staruszek, którego szukamy. Tylko jeszcze dokładnych kordów nie pamiętam. No w sumie mogłyby mi się przydać, czekajcie chwilę. Kord to 2,21. 2, a to będzie na górze gdzieś. To będzie gdzieś tutaj. O, jest jakiś staruszek, jest. A, Tromir, a my z nim chyba rozmawialiśmy. W miotku. Poczekaj. Nie martwię się o nią. Żadnych kobiet. Po co szukasz? Nie był czym. Znaczy, gońca z Rivendell. O, ciekawe. Ciekawe połączenie. Chowałem się. Mam na imię Atromir. Byłem tam z moim przyjacielem Samirem, ale pewnie wiesz. Niczego się nie dowiesz. Traci przytomność? Biedny. Ale jestem za to silny. Musisz go postawić na nogi, by dowiedzieć się więcej. Przyda się wiadro z wodą. Z racji tego, że tak okazałem się moją cudowną siłą, jakbyście zobaczyli moje mięśnie, to byście zrozumieli, dlaczego go znokautowałem.
Ale musimy znaleźć teraz wiadro z wodą, żeby go jakoś tam odsucić. Więc lecimy do miasta, które zwie się Tornek. Udajemy się do wieśniaka na kordach 6749. W którą to będzie stronę? Czy to będzie podobny 67? Ile mówiłem? A tak, to jest ten sam wieśniak, który daje nam wodę w queście na level 10. Tutaj z Idalią. Widzicie, jaką mam dobrą pamięć? Ale tego questa chyba robiłem z około 20 razy. To jest jeden z paru questów, które najczęściej po prostu robiłem. Bo jeszcze przy okazji tego questa robimy questa Udena. Więc po prostu to są questy, które zawsze się robi. Krótkie, jak spadają. I fajny hełm, tutaj rękawice. I po prostu tak właśnie. I mamy kubełek wody. Będziemy teraz go tutaj, potraktujemy go wodą z nadzieją, że może wstanie po naszym cudownym nokaucie. Dobra, jest uroczysko. Teraz trzeba przejść i tak całą mapę dosłownie. Także trochę bieda z nędzą. A ja sobie popatrzę, czy ktoś mi coś tutaj wysłał ciekawego. Dobra, nic. Ale już mi, kurczę, 30% baterii. Ten telefon ma po prostu ze mną taką tragedię. Tak go wymęczam. Dzisiaj go chyba ładowałem ze dwa razy. Licząc z tego, że rano miał 100%. No a tu gdzieś na skuter to sobie włączam jakieś GPS-y, prędkościomierze, jakieś pierdoły. Dobra. Gadaj. To Usomir ma problem z tymi swoimi snami, a nie ja. Kłamiesz, widzę to. Chciał zrobić psikusa, szczuchę trochę i przegonić po lesie i przy okazji zarobić. Wiem, odczep się. O nie, ja cię pobiję. Jezu już, o kurczę, bym go pobił. Czym go przekonać do mówienia? Może odrobina ciepła przy stopach pobudzi jego pamięć. Zdobądź metalowy argument w tym celu odwiedź kowala. O kurczę, to jak jakaś bijatyka. Mówiłem, że coś CSI. Powinien być do tego drugi quest. Jakieś kryminalne zagadki, byśmy rozwiązywali zagadkę. W sumie teraz też rozwiązujemy. To prawie jak CSI, tylko że z Margonem. O. CSI, kryminalne zagadki Margonem. Na tropie mieszczuchów. No w sumie. Taki serial sobie nakręcić, to ciekawe. Ale dobra. Idziemy do jakiegoś kowala. Jaki kowal może nam pomóc? Dobra, przeczytałem trochę informacji, teraz muszę je jakoś rozmieścić po głowie. To dobra. Idziemy do kowala, oczywiście Unira. On nam da jakiś pręcik. Gotowy pręcik od razu za 20k, jeżeli dobrze zapamiętałem, bo jakoś wzrokowcem jestem i no 2 € 20k. I później udamy się na ognisko. Troszeczkę go przypalimy, żeby się zrobił taki fajowy. I wtedy zobaczymy, co dalej. No więc już nie zapamiętałem w sumie. Ale sposoby, żeby dowiedzieć się coś, są naprawdę ciekawe. Mam specjalne zadanie. Specjalne, oczywiście. O, i otrzymaliśmy od razu prąta. Rozgrzej go na ognisku. No ja tu chyba jest jedno ognisko, jedyne, które znam, jakie mogłoby być, więc możemy spróbować nad tym ogniskiem. Najwyżej poszukamy. A, dobry. A chciałem iść do tego, co jest tutaj, gdzie teraz myszka moja jest, jeżeli dobrze się nagrywa. Ale jednak tutaj jest drugie ognisko. Już widzę, że tutaj jest szakal. Chyba szakal się czyta, nie wiem. Który też prawdopodobnie robi tego questa. Bo zawsze jest trochę przede mną, ale ja w sumie zawsze nagrywam, więc mam trochę trudniej. Ostrożnie wsuwam pręt. I chyba będziemy musieli teraz trochę poczekać. A dokładnie jakieś dobre 10 minutek. I po soczystych 10 minutach mamy gotowy pręcik. Tutaj widzicie z zaczerwienioną końcówką. I idziemy teraz, nie wiem, pogrozić, wyciągnąć kolejne information z naszego. Jak on się nazywał? To był Altomir, Altamir. No jeszcze nie pamiętam tych nazw osób do końca, także przepraszam. No tak, większość questów już jakiś taki nawyk jest, że się idzie do niektórych osób i się wie, jak te osoby się nazywają. A tutaj wszystko jest naprawdę nowe i
Jeszcze trzeba trochę czasu, żeby się nauczyć, ponieważ ci NPC-kowie, albo ci NPC-cy, NPC-kowie chyba, dobra, no już tutaj zostaną, tak? I już tak czy tak, prędzej czy później się ich jakoś tam będzie kojarzyć, tym bardziej do małych leveli, które tutaj przecież ekspią, tak? I tu całe życie nie było tego NPC-ka, nagle jest. Jak ktoś ekspi, to jakoś będzie pamiętał, że właśnie tutaj stał sobie jakiś typek na A na pewno. I sobie tutaj najzwyczajniej w świecie stała. Tutaj jakiś, o widzicie, na sobie XP. Machasz mu przed nosem. Zaczniesz śpiewać w łobuzie. Nie rób tego. Usumierasz. Mówię tak. Zarobku, że chcemy zająć się do jaskini. Musieliśmy tylko odpowiednio wszystkich rozegrać. Mówię, że już wszystko jest zgubiła i jasna naiwność. Nie chcieli widzieć prawdy. To woleli zrobić sobie ucztę przed ich wejściem. Czekaliśmy, aż zasnęli i tym wejściem wszystko załadowaliśmy na wozy. Nikt nie zauważył naszej nieobecności. To się dobrze odegraliśmy nasze role. Myśmy wyjechać zaraz rano, ale byłem ciekaw ich reakcji. Nieźle się bawiliśmy. Nabrali się na ślady, siarki i smoły. Okradły się, że się z tego śmiesz, płakać nie będę. O nie, ja go zabiję. Ja ciebie pobiję. I jest nieprzytomny, bardzo dobrze. Tak mu się należało. Być może jakiś aptekarz uzdrowi się, będzie miał coś lepszego. Lecimy do naszego aptekarza. Andronikusa, jeżeli się nie mylę, bo teraz też już w sumie nie pamiętam, jak on się nazywał, ale jest taki aptekarz w Nidhal, więc musimy polecieć sobie do Nidhal. I teraz, będąc już w Nidhal, idziemy tutaj na prawo. I tutaj jest znaczek, zawsze pamiętam właśnie, że apteka przy mostku. I załatwiamy jakieś coś. Masz może coś na omdlenia? I otrzymujemy za darmożkę solę trzeźwiące. I zapewne musimy udać się znowu do naszego koleżki. Dobra, musimy sprawdzić działanie soli, czyli wracamy do uroczyska i zobaczymy, co dalej. O kurczę. Gdzie jest mój ziomal? Gdzie jest mój ziomal? Nie ma mojego ziomala? Gdzie on jest? Gdzie on uciekł? Nie wiem, zrespił się po chwili, także troszeczkę dziwnie. Powiedziałem już wszystko. Wszystko. Przysięgam, mamy lepszy pomysł. Go w worek. No i mamy zioma w worku. Jest to pojmany Atromir. I musimy opowiedzieć Alvarowi wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy. Czyli lecimy. Gdzie lecimy? Lecimy do Nidhal znowu. I na końcu już jesteśmy naszego questa. Oddajemy mu wszystko. Opowiadamy całą historię. Że nie jakieś ciemne moce, tylko tam jacyś ukryci, że oni wszyscy. I on nam zabiera naszego dzieciaka małego. I musimy poczekać na jego powrót. A ja skorzystam z okazji, że mamy 15 minut wolnych i pozdrowię mojego kolegę Recy, z którym właśnie teraz sobie piszę, i również Surkę, z którym też piszę, bo jakoś tak robiąc tego questa, nagle wszyscy do każdego piszą i w ogóle, więc jest fajnie. No i dobra, musimy poczekać 15 minut niestety. I po tych cudnych 15 minutach nasz Alvar cieszy się bardzo, czyli chyba odzyskali oszczędności dzięki nam, dzięki mnie. I otrzymałem swoje 4-3 miliony doświadczenia, 30k złota, 15 punktów honoru, worek. U mnie było to 4 miliony 300, ale u was może być podobna suma oraz twój teleportacji do jeziora Ważek. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.